Cześć! Witam Was w kolejnym filmiku. Mam na imię Jagoda. Bardzo lubię haftować. I w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać nowy start. Będzie to kanwa z nadrukiem, ale zanim o niej, za mną widzicie właśnie obraz filiżanek. Był to mój pierwszy obraz, który haftowałam na kanwie z nadrukiem. Kupiłam go na AliExpress. I jakiś czas temu, przeglądając właśnie wzory na AliExpress, natrafiłam na wzór, zestaw również filiżanek. Również to są filiżanki ułożone w taki sam sposób, więc jest to tak, można powiedzieć, że to jest druga część do tych filiżanek, które widzicie. Osobiście mi te filiżanki podobają się bardziej, bo są bardziej kolorowe. Ja je haftowałam na kanwie chyba 11CT. No ale jak zobaczyłam, że jest drugi zestaw do tych filiżanek, tak jakby druga część, no to sobie kupiłam. Tym bardziej, że zapłaciłam za nie, nie wiem, czy więcej niż 5 zł. Więc no, kupić kanwę z nadrukiem, nici, cały zestaw, wzór za około 5 zł, no to się naprawdę opłaca. Tym bardziej, że ja tam jeszcze miałam jakieś kupony rabatowe, to w sumie kosztowało więcej, ale wyszło mi około 5 zł. No i chciałabym sobie zrobić taki przerywnik. Mamy luty. Luty właśnie zawsze się kojarzy z walentynkami. A te filiżanki są czerwone, więc pomyślałam, że zanim zacznę haftować coś wiosennego, wyhaftuję sobie właśnie takie filiżanki. Ja za chwilę Wam pokażę, co jest w środku. Jest to kanwa 14CT, będę haftowała dwiema nitkami i obrazek ma 19 na 34 cm, więc on nie jest jakiś bardzo strasznie duży. Więc jak go wyhaftuję, poprawię, to pewnie też powieszę go może w tym miejscu. Zobaczymy, może się zmieści. On na pewno będzie mniejszy. No i będę miała drugi do kolekcji. Ostatnio Wam pokazywałam duże prace. Tam no nie zawsze, mimo że haftuję dużo, to dużo na tych pracach nie widać, żeby przybywało. Szczególnie na HED-zie. Więc sobie postanowiłam, że wyhaftuję coś mniejszego. A i tak mi się to przyda. Więc jak już wyhaftuję ten obrazek, a myślę, że dużo czasu mi na to nie pójdzie, myślę, że w tydzień, zobaczymy, czy będę robiła przerwy, czy będę haftowała cały tydzień i będę miała dla kogoś to, co mi zostanie, wzór graficzny i nici, które mi zostaną, więc będzie można sobie w jakimś przyszłym konkursie to wylosować. I jeszcze Wam powiem, że 21 marca bodajże będą przypadały moje trzecie urodziny, odkąd założyłam swój kanał na YouTubie. Z tym, że ja tak naprawdę wróciłam do nagrywania filmów w listopadzie 2021 roku. To jak mała już moja skończyła 6 miesięcy, to po prostu sobie wróciłam do nagrywania filmu. Bo wcześniej jak zadziała się pandemia, miałam pracę zdalną, też tak się z domu nie wychodziło, to sobie nagrałam jakieś tam kilka pierwszych filmów, wrzuciłam je i one tak po prostu nie wchodziłam, nie zaglądałam, miałam też wyłączone komentarze. Jeszcze tak nie umiałam tego wszystkiego obsługiwać i te filmy były takie, chociaż niektóre mają dosyć sporą oglądalność, dosyć sporo wyświetleń. No i właśnie po tym takim dłuższym czasie wróciłam. No ale w związku z tym, że jestem już 3 lata, minie już 3 lata, więc też przygotuję dla Was w związku z tym rozdanie. I jak się wyrobię, to będzie ten zestaw i może jakiś cały nienapoczęty, bo mam ich kilka i zobaczymy. Więc to będzie taka okazja do rozdania, do tego, żeby z Wami się czymś podzielić, żeby Wam podziękować, że mnie oglądacie. Ale to będzie koniec marca, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie.
No dobra, więc za chwilę pokażę Wam, co jest w środku, jak to wygląda. Jeszcze sobie nie przygotowałam zeszycia hafciarskim, ale zrobię sobie ksero, żeby osoba, która kiedyś wylosuje sobie ten wzór, żeby miała tą oryginalną pierwszą stronę. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Bardzo lubię firmę Joy Sunday. Teraz jak już mam coś zamawiać z kanwy z nadrukiem, to zamawiam tylko z tej firmy. Bo no, fajnie jest to zrobione, fajne jest opakowanie. Bardzo mi się podoba, jest takie porządne, nie jakieś foliowe, że się zaraz rwie. Fajnie jest nadrukowana kanwa, nici zawsze mi wystarcza, zawsze zostaje. Nawet zostaje, dobrze się haftuje, no i mają fajne wzory. Także polecam. Ja, jeżeli chodzi o kanwę z nadrukiem, to tylko Joy Sunday. I to mi bardzo odpowiada. No dobrze, to widzimy się za chwilę. Ja tylko sobie zamontuję telefon na statywie na stole i będę Wam pokazywała, co tutaj się znajduje. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części filmu. Witajcie ponownie. Ja już rozpakowałam swój zestaw. Nie jest on duży, więc myślę, że szybko wyhaftuję. Tutaj mamy dwie plastikowe bobinki, jakiś naparstek, a to nie wiem co to jest. Może naparstek, nawlekacz do igieł, więc tego nawet nie będę używać. I zostawię ktoś, kto sobie wylosuje ten zestaw, to będzie miał taki dodatek. Są nici, nie jest tego dużo, dużo czerwonego, właściwie to mamy ile? 19-20 kolorów, nitki są długie, nie jest może tego aż tak strasznie dużo, mamy igły, mamy kanwę z nadrukiem, jak widzicie to nie jest duże, bo sam haft nawet troszeczkę mniejszy niż A4, bo jest wąski, więc no, myślę, że to szybko pójdzie. I 12, chyba najwięcej jest tego tu w zieleni, czyli numer 12. 12, no czerwony, trójka. A trójka to jest taki pomarańcz, no więc ja pewnie będę haftowała od koloru, którego jest najwięcej i będę, jak wyhaftuję jeden dany kolor, to będę po prostu robiła zdjęcia i później wstawię, żeby to wszystko było może w jednym filmie, bo tu nie ma co rozdzielać, pokazywać, bo no, wzorek jest mały. Wzór graficzny. Więc tutaj będę na pewno go używała, bo jest backstitch.
Ja backsticza nie lubię, no ale tutaj się pojawi, będzie takie troszeczkę utrudnienie. Wzór duży, czytelny, strona tytułowa, nici, wszystko jest. Więc co? Ja za jakiś czas, nie wiem czy to będzie dzisiaj, ale na pewno w lutym sobie zacznę go haftować. I będę robiła te zdjęcia, jak wyhaftuję dany kolor. Wrzucę później jako slajdy, Wam pokażę. I myślę, że to będzie tylko jeden filmik, no bo tutaj co, nie ma dużo. I wtedy się pochwalę, jak już cały dokończę. Więc na tą chwilę to tyle. Ja na razie chowam wszystkie zabawki. Wrócę może jeszcze chwilę do kapturka, a to jak nie będę mogła używać telefonu czy sagi. Więc widzimy się za niedługo. Cześć, cześć. Witam Was po pewnym czasie. Haftuję sobie filiżanki. Myślałam, że ten filmik uda mi się zrobić w całości, bo chciałam wyhaftować te filiżanki w lutym. No ale niestety mi się to na pewno nie uda. Przygotowałam sobie stronę w zeszycie hafciarskim. Zaczęłam 10 lutego. Koszt materiałów nie wpisałam, ale to było parę złotych, bo ja nazbierałam jakieś punkty na AliExpress i chyba za 5 zł ten wzór, ten zestaw kupiłam jakoś tak. Kupiony na AliExpress kanwa z nadrukiem, tak będzie wyglądał gotowy wzór. No i ja wyhaftowałam kilka kolorów. I właściwie ten haft jest taki do... Haftuję go jak na przykład usypiam córkę, jak kąpię się mała, to też zabieram ten haft do łazienki i to jest taki przerywnik, więc ja właściwie haftuję go codziennie po trochę. Robię też zdjęcia po wyhaftowaniu każdego z kolorów i wpisuję, ile jest krzyżyków. Zamierzam tutaj sobie zrobić taką tabelkę od 1 do 19 i wpisywać sobie, że kolor 1 ma tyle krzyżyków, kolor drugi ma tyle, ale to mam porobione na zdjęciach i będę musiała sobie to po prostu poprzepisywać. Tutaj mam zrobionych raz, dwa, trzy, cztery kolory. Tak wygląda tył mojej pracy. Jeszcze muszę te nitki poobcinać, co mi wiszą. Moje niteczki zbieram do słoika, a jak siedzę gdzieś w łazience, czy jak usypiam, to też nie chcę tak odcinać, żeby je pogubić. Nie zostało już mi dużo, no ale niestety nie uda mi się tego tak zrobić, żeby było w lutym, żeby Wam pokazać całość. A chcę po prostu, żeby to było chronologicznie, więc pokazuję Wam to, co mam, żeby na podsumowaniu jeszcze Wam pokazać, może jeszcze coś mi przybędzie. I haftuję ten obrazek kolorami, od największej do najmniejszej ilości krzyżyków. Najwięcej było koloru białego, bo miałam do niego 4 nitki. A teraz haftuję te kolory, gdzie są po 3 nitki. Jest dużo czerwonego. Jeszcze za chwilę pokażę Wam, tylko znajdę, jak wygląda mój organizer na te nici. Tak wygląda mój wzornik. Teraz haftuję kolorem numer 12. No i tutaj kilka kolorów, które jest wyhaftowane, to troszeczkę mi tych nici zostało. Zawsze mi zostaje, nigdy mi nie braknie. Firma Joy Sunday jest naprawdę fajna. Także tych nici trochę zostało. Być może jeżeli ktoś wylosuje sobie, jak będę robić rozdanie tego wzoru i tych nici, które mi zostaną, to może jak sobie zmieni ktoś kanwę na drobniejszą, to może zostanie, wystarczy tych nici, ale zawsze można sobie dobrać, bo to jest paleta DMC, więc nie ma problemu. Z tym, że wzorek, jak będzie jeszcze mniejsza kanwa, jeszcze będzie dużo mniejszy, bo on jest i tak bardzo mały. Ale jako przerywnik bardzo, bardzo dobrze się haftuje. Ja lubię zresztą zestawy z firmy Joy Sunday. Dobrze mi się je robi, jest haft dokładny.
I tutaj jeszcze jest backstitch, zobaczcie, jest backstitch, także to nie jest taki hop-siup. Będę się trochę męczyć z backstitchem. I myślę, że w kolejnym filmie, jak wyhaftuję już ten obrazek, bo ja robię te zdjęcia, to wrzucę Wam po kolei, jak to wyglądało, jak to się haftowało i na pewno jak wygląda haft przed backstitchem i po, bo ja sama dla siebie lubię takie porównania. Lubię sobie spojrzeć, jak wygląda przed i jak wygląda po. Dużo nie zostało, ale no mówię, ja haftuję to codziennie i może ze 100 krzyżyków udaje mi się zrobić, może mniej, a spisuję sobie tylko, jak wyhaftuję kolor jeden, liczę te krzyżyki. Czasem ze wzoru graficznego, czasem z tego, tylko że tutaj jak już są na przykład dwa odcienie czerwonego i są te odcienie podobne, to już tak mi się nie uda policzyć, więc wzór graficzny się przyda. I tutaj sobie na pewno zapiszę. Tutaj mam ponad 1000, tak mi się wydaje. 1000, może 500 krzyżyków już zrobionych. Nie wiem, ile będzie miało całość, no ale nie ma tła. Myślę, że w marcu go zakończę, bo będę go brała jako przerywnik. No i będę się starała jednak go zakończyć. Więc na tą chwilę to tyle. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni, że nie pokazałam już wyhaftowanego. Ale niestety, jak się ma zaczętych kilka prac, no to tak szybko nie idzie. A nie chcę haftować w kółko tylko dwóch, bo wtedy Wy nie będziecie mieli urozmaicenia. Więc zaczęłam sobie coś jeszcze nowego. I niebawem też zacznę jakieś kolejne. Jak zakończę to i zakończę maki, to pewnie coś nowego zacznę, korzystając z moich nowych zapasów, które kupiłam, które mieliście okazję wcześniej obejrzeć. Więc no co, to by było na tyle. Kubeczki mi się bardzo podobają. To jest druga część. Tak jak tu widzicie. Kubeczki do kawy 2. O ile dobrze tłumaczę. Bo jeden mam już wyhaftowany, tylko tamten jest większy. Ale ja go haftowałam na 11 cm. Zresztą to widzieliście na początku filmu. No i cóż, ja będę sobie haftować dalej. Wam życzę miłego dnia. Komentujcie, co sądzicie, czy Wam się podobają takie kubeczki. Bo mi się podobają. Lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Także zapraszam do obejrzenia tych poprzednich. Ja może link dorzucę do tej pierwszej części, do tych filiżanek, które haftowałam. Właściwie tamte filiżanki to były moim pierwszym haftem z kanwy z nadrukiem. Może wrzucę Wam link do filmu, gdzie je haftowałam. No i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Pa!